Elo, elo, 3-2-0. Można powiedzieć, że to tydzień reporterski, ponieważ pojawiło się nowe skrzydło. Dudek, reporter. Wszyscy mnie wypytują, co to za skrzydło, co to za nowy twór, który pojawił się w głowie Piotra Dudka. Ja was informuję, że na ściance, na Pararodnikach 2015, na ściance Dudek Paragliders to skrzydło już było. Pytałem o historię tego skrzydła i Wojtek Domański wyjaśnił, że bardzo dużo osób składało zamówienie na Reactiona, który tak naprawdę już nie jest od kilku lat produkowany, ponieważ ten Reaction świetnie latał prosto, nie bujało nim, świetnie radził sobie w trudnych warunkach, w turbulentnych warunkach, stąd było tak dużo zapytań o to skrzydło. No i Piotr Dudek stwierdził, że warto odświeżyć tego Reactiona, żeby miał takie same właściwości, ale był zdecydowanie prostszy przy starcie, żeby no, dopracować go na chwilę obecną. Te skrzydła są tak zaawansowane, że można było tam sporo poprawić. Do współpracy został zaproszony Kacper Kowalski, świetny fotograf, laureat nagrod WordPress Photo. I tak naprawdę Kacper zajął się podpowiadaniem Piotrowi, czego oczekuje, co chce. On oblatywał to skrzydło. Nawet design skrzydła został wymyślony przez Kacpra, chociaż w 2015 pojawił się design wymyślony przez Fabrykę i mi osobiście bardziej się podobała tamta kolorystyka i w ogóle cały design. Natomiast wersja limitowana Koka to jest wersja, która kosztuje 1000 euro więcej, ale te 1000 euro przychodzi na polską akcję humanitarną. I tam są dwie fajne kolorystyki, które mi osobiście się podobają, ale nie chcę tutaj rozmawiać o gustach i guścikach. Chciałbym polatać tym skrzydłem. Krzysiek Romicki z Para Elementu zadzwonił do mnie, powiedział, że dostał dwa reportery i mogę sobie przyjechać, przelecieć się nimi. Jest dzisiaj świetny warun. Mam nadzieję, że wieczorem na Wilanowie uda mi się wystartować. Nie wiem, czy to będzie rozmiar 22 czy 24, bo 26 to będzie zdecydowanie za dużo dla mnie, ale postaram się polatać nim i tak ostrzej trochę i zobaczyć, jakie są takie parametry typowe dla przelotu tak naprawdę. Może będzie pogoda, to polecę na zamek do Czerska i zobaczymy, jak się sprawuje to skrzydło. Czy naprawdę lata prosto, bo kilka osób, które latało nim podczas pararodników w tym roku, twierdziło, że ma tendencję do bujania się. Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy. Uważam, że to skrzydło może być może dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z lataniem, chociaż podobno ma seryjnie sterowanie 2D. Jadę na Łąkę, zobaczę się z Krzyśkiem i mam nadzieję, że pokażę wam, jak lata nowy reporter. Zapraszam. Jesteśmy na Wilanowie. Strasznie kręci wiatr. Przed chwilą była cisza, a teraz wiatr przekręcił się o 180 stopni i wie jakieś 3 metry. Zaraz go otworzę, zobaczymy, jak jest wykonany. Trymery do 15. Sterowanie 2D, tak jak w innym rodzeństwie Dudka. Taśma w miarę cienka. A prim. Nowa sterówka, standardowa jak to u Dudka. No taśmy nie posiadają tylko systemu Papa Colora. Poza tym aż tutaj mamy dopiero, tutaj mamy sterówce na pewno jest. Zobaczmy też skrzydło. Nawet nie wiem, czy jest trudnie. Nie widzę mas startowych. Mamy wagę skrzydła.
wydłużenie 5,6, 24 metry kwadratowe. Masa startowa od 95 do 130 kg. Shark nose. Postawimy. Ojej, jaki duży. Jedziemy. Bardzo ładnie wchodzi nad głowę. Lekko. Czas na pierwszy lot reporterem. Startujemy alpejką, czyli startem odwróconym, ponieważ wieje około 3 metrów na sekundę. Sprawdzamy, czy skrzydło wyszło nad głowę, dodajemy gazu i płynnie startujemy. Nie było żadnych problemów przy tym wietrze. Jak startuje to skrzydło w bezwietrzu? Proszę bardzo, około 1 metra na sekundę, start klasykiem. Płynnie wychodzi nad głowę, dodajemy gazu i jesteśmy w powietrzu. Gdy tylko wystartowałem, chciałem sprawdzić sterowanie 2D. Czy jest tak samo jak w Nucleonie agresywne, czy też bardziej łagodne. I właśnie takie jest. Można zdecydowanie mocniej pociągnąć za sterówkę i to skrzydło delikatniej zakręca w porównaniu do Nucleona XX. Na początku próbowałem zhamować to skrzydło, sprawdzać, czy nic się z nim złego nie dzieje, gdy pilot mocniej pociągnie za linkę centropłata. Ustawiamy się do bocznego wiatru i na zaciągniętych trymerach to skrzydło leciało wtedy 36 km na godzinę oraz obroty około 4400, czyli z obrotami całkiem nieźle. Zakręty. Pierwsze zakręty. Skrzydło dość płynnie przechodzi w wingoverach, takich delikatnych. Na początku starałem się wyczuć to skrzydło i zobaczyć to sterowanie, jak ono działa. Kolejna rzecz, którą robiłem, to starałem się maksymalnie przyhamować to skrzydło. Gdy ciągnięcie za sterówki nie dawało efektu, zaplotłem sobie na dwa palce linkę od centropłatu i zhamowałem to skrzydło do 7 km na godzinę. Obroty wzrosły do 4600. Nic złego z skrzydłem się nie działo. Odpuszczamy trymery pierwszy raz. Za chwilę opowiem Wam o tej małej sterówce. Natomiast samo odpuszczenie trymerów symetrycznie, na początku nie było z tym problemów. Do trymerów też za chwilę wrócimy. Obroty wzrosły do około 5000. Skrzydło delikatnie, tak przyjemnie przyspiesza oraz zaczyna, można powiedzieć, topić, ale to jest delikatne topienie. Po odpuszczeniu trymerów leci prosto, nie ma tendencji do bujania się ani wpadania w wingover. Sprawdziłem nawet, czy można delikatnie korygować kierunek lotu przez wychylenie się ciałem, gdy mamy aktywne podwieszenie. Jak widzicie, tutaj w lewo skręcam. Oczywiście pomaga mi też efekt odśmigłowy, ale w prawo również daje się zakręcić, więc jeżeli latacie przeloty, to samym ciałem przy aktywnym podwieszeniu można korygować sobie kierunek lotu. Sterówka mała, bardzo blisko klamry, to mnie na początku denerwowało. Gdy lecimy na odpuszczonych trymerach, starajmy się sterować tylko małą sterówką, natomiast do dużej, jak widzicie, bez problemu jesteśmy w stanie dosięgnąć. Sprawdzałem, ile jest luzu na linkach, więc bez problemu tego luzu trochę jest, jeżeli ktoś złapie przez przypadek, zanim pociągnie mocniej, myślę, że się kapnie. Tutaj wykonuję test za ciągnięcie samej linki stabila i to skrzydło naprawdę energicznie zakręca, aż przez chwilę pomyślałem, że to taki Nucleon. Wracamy do małych sterówek. Bez problemu można nimi dość fajnie pozakręcać na odpuszczonych trymerach. Skrzydło słucha się ręki pilota. Nie jest to na przykład Paramania Revo 2, która zakręcała przez pół województwa. Wciskamy speeda pierwszy raz. Skrzydło przyjemnie zaczyna przyspieszać, nie jest tak energiczne i agresywne jak Nucleon. Wydaje mi się, że tutaj tak nie straszy. Na pełnej prędkości również nie ma tendencji do wpadania w wahadło, ani w wingovery, a sterowanie małą sterówką równie dobre jak bez speeda, czyli na samych odpuszczonych trymerach. Na pełnej prędkości obroty 6300 i około 50 km z bocznym wiatrem. Maksymalnie w bezwietrzu za drzewami udało mi się osiągnąć około 60 km na godzinę.
Jak widzicie, małą sterówką można wprowadzić skrzydło nawet w delikatne wingovery. Naprawdę to skrzydło słucha się ręki pilota, natomiast nie jest takie agresywne jak Nucleon X. Siła na speedzie nie jest duża. Bez problemu wciskałem tego speeda nawet jedną nogą. Jak podaje producent, reporter jest esencją samostateczności. Chciałem sprawdzić profil samostateczny przez założenie uszu na odpuszczonych trymerach. Mimo użytej sporej siły nie udało mi się założyć ich uszu. Dlatego zaciągnąłem trymery, co prawda tutaj na dwa razy, ale w zupełności dają się zaciągnąć na raz. I ponownie próbowałem założyć uszy. Gdy zaciągnięte są trymery, te uszy skakują bez problemu. Skrzydło leci cały czas prosto, nie ma tendencji do żadnego przepadania w którąś ze stron. Leci równo, prosto. Sprawdzałem również, czy da się korygować tor lotu przez sterowanie ciałem. Przy aktywnym podwieszeniu, podobnie jak na odpuszczonych trymerach, jesteśmy w stanie korygować tor lotu. Samo wyprowadzenie uszu jest banalnie proste. Wystarczy złapać za sterówkę, delikatnie pociągnąć za linkę centropłatu i te uszy odskakują w skrzydłach innych sportowych. Już tam trzeba się trochę pomordować, natomiast w reporterze wyskakują bez problemu. Zaciąganie trymerów, siły nie są jakieś duże, bez problemu można je zaciągnąć przy jednej próbie. Ale jak widzicie, skrzydło potrafi też dość mocno zakręcać w wingoverach. I tutaj zaczęły się pewne problemy z odpuszczeniem trymerów. Kilkukrotnie nie udało mi się odpuścić ich za pierwszym razem. Dość precyzyjnie trafiałem rękawiczką i kciukiem w klamry, natomiast nie udawało mi się odpuścić tych trymerów. Mało tego, często ta mała sterówka blokowała mi się z taśmami od trymerów, co mnie denerwowało. Tutaj na prezentowanej scenie nie jestem w stanie wycisnąć speeda do końca, ponieważ haczyki przy uprzęży ograniczały długość linki. Próbuję wytracić wysokość, wykonuję, można powiedzieć, lupa, zejście w dół, by sprawdzić lot przy ziemi, gdzie za drzewami trochę torbiło, ale ze skrzydłem nic się złego nie działo, leciało cały czas bez żadnych problemów. Tutaj już spokojniejsza, wolna przestrzeń. Nie mamy pełnej prędkości, ale nie mamy problemów, aby cały czas korygować ten tor lotu. Skrzydło pewnie równo leci cały czas prosto. Po odpuszczeniu trymerów na maksa oraz wciśnięciu belki speeda do końca udało mi się uzyskać opadanie rzędu 3,5 m na sekundę. Minimalne opadanie w tym skrzydle po zaciągnięciu trymerów to około 1,5-1,7 m na sekundę. Kolejne problemy z odpuszczeniem trymerów. Kolejny raz mała sterówka przeszkadzała. Do tej małej sterówki byłem w stanie się przyzwyczaić, natomiast z tymi trymerami podczas tego przelotu kilkukrotnie miałem problem. Tutaj nad tymi drzewami jeszcze trochę nosiło, powietrze było turbulentne, dlatego chciałem sprawdzić, czy skrzydło będzie zachowywało się w jakiś sposób niebezpieczny. Nie trzeba było cały czas pilnować, bez problemu leciało. I tutaj tak naprawdę możecie zobaczyć, do czego to skrzydło zostało stworzone. Gdy latamy przeloty, gdy chcemy robić zdjęcia, gdy chcemy filmować z powietrza, po odpuszczeniu trymerów, nawet po wciśnięciu belki speeda, możemy bez problemu lecieć sobie prosto i wykonywać to, co chcemy robić. Przed nami leci Przemek. Dla porównania to jest Nike 20XX. Przemek waży 85 kg, lata też torem 250. I tak naprawdę, gdy leci tylko na odpuszczonych trymerach, jesteśmy w stanie na pełnej prędkości go minimalnie wyprzedzać. Gdy Przemek depnął speeda, automatycznie odjeżdżał mi do przodu, więc no niestety musimy uznać wyższość prędkości Snake'a XX. Dolatujemy do Czerska, zawracamy i tak jak wcześniej wspominałem, to skrzydło leci prosto. Nuda, nuda, jeszcze raz nuda. Dla mnie zdecydowanie, ponieważ ja preferuję styl taki agresywny, latanie cały czas w zakrętach, w wingoverach, natomiast no tak jak ktoś lubi przeloty, to myślę, że to skrzydło jest w zupełności dla niego, a jeśli chce pozakręcać, to również bez problemu to skrzydło potrafi pokazać bazę. Po zaciągnięciu trymerów hamuję skrzydło i gwałtownie je odpuszczam, zobaczcie jak może płynnie je wybierać.
fajnie wybiera. Mega noc. Dobra, będziemy lądować? Lądowanie bardzo przyjemne, bez żadnych problemów, zarówno w tych takich ostrzejszych warunkach, jak również bez wietrzu. No i na szybko kilka słów podsumowania po locie na nowym dudku reporterze. Skrzydło zdecydowanie dla mnie za duże, 24 metry. Ja ważę obecnie 67 kg, do tego tor 250, dolałem 10 litrów paliwa, żeby się jakoś dociążyć, ale według mnie ono było za duże. Łatwy start, łatwe lądowanie, przy szkwałach, w turbulentnym powietrzu radziło sobie bardzo dobrze, jak widzieliście, zrobiłem traskę ponad 30 km w jedną stronę, więc chwilę miałem, aby pobawić się tym skrzydłem. Zakładałem uszy bez problemu, nawet udało się zrobić nim lupa, ale trzeba było się postarać. Co jeszcze? W porównaniu do Nucleona, bo bardzo dużo osób pyta, czym się różni to skrzydło od Nucleona. No zdecydowanie jest łagodniejsze, nie lata tak szybko i nie jest tak bardzo agresywne. Gdy depniemy tutaj speeda w tym reporterze, ono delikatnie, łagodnie przyspiesza. Natomiast no, w Nucleonie, gdybyśmy tak władowali speeda na maksa, ono zdecydowanie ma większe opadanie i agresywnie idzie w dół. To samo ze sterówką. Pomimo tego, że to jest sterowanie 2D, jednak jest to łagodniejsze sterowanie 2D. Co jeszcze? Gdybyście mieli jakieś pytania, szkoda, że nie latałem nigdy syntezą, więc nie jestem w stanie określić i porównać w ogóle reportera z syntezą. Gdybyście mieli pytania odnośnie tego skrzydła, czego jeszcze nie powiedziałem, być może pominąłem przez przypadek, możecie zadać je w komentarzach, bądź piszcie do mnie wiadomości albo maile. A gdybyście chcieli, żebym porównał jakieś inne skrzydło ze stajni Dudka, to dajcie znać. Mam nadzieję, że Krzysiek je bez problemu udostępni i będę mógł wam powiedzieć, czym się różni od modelu, który chcielibyście porównać. Pozdrawiam serdecznie, uciekam do pracy, cześć!